W ostatnim czasie w internecie dość głośno było o pewnej anomalii związanej z linkami na YouTube. Mianowicie, jeżeli z linku usunąłeś H ze słowa watch, w rezultacie otrzymywałeś bardzo niepokojący film i nikt nie wiedział, o co w tym wszystkim chodzi i dlaczego wyskakuje ci na YouTubie coś takiego. Dzisiaj postanowiłem przyjrzeć się tej sprawie i odpowiedzieć na pytanie, o co właściwie z tym chodzi. Zatem cześć wszystkim, jestem Ondar, a w dzisiejszym filmie zrobimy to, o czym przed chwilą powiedziałem. Zatem na dobry początek zostaw suba na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem. Wpadnij też do mojego TikToka lub Instagrama, linka masz w opisie, a tymczasem myślę, że możemy pomalutku zaczynać. Nie wiem, czy pamiętacie, ale rok temu mieliśmy dość podobną sytuację i to przez znacznie dłuższy czas, ale nie uprzedzajmy faktów. Bowiem, czy pamiętacie jeszcze sytuację z kropką w wyszukiwarce? Tak jest, niespełna rok temu nagrałem o tym pewien materiał, z którego zapewne Mondar sprzed 5-6 lat jest bardzo, bardzo dumny, bowiem spropsował go jego idol jeszcze z czasów, kiedy byłem młody, dziarski, pełen sił i bardzo, bardzo straszny. No ale tego typu rzeczy odłóżmy na bok. W każdym razie, swego czasu istniała pewna anomalia na YouTubie, mianowicie kiedy wpisałeś kropkę w wyszukiwarce, wyskakiwało ci mnóstwo propozycji wyszukiwania, które zasadniczo złożone były z kropek oraz z emotek. Chyba nic zbyt strasznego, prawda? No nie do końca. Bowiem jeżeli wszedłeś w którąkolwiek z tych propozycji, spotykałeś coś, czego na bank nie spodziewałbyś się spotkać na tej platformie, czyli krócej mówiąc, treści na maksa nieodpowiednie, brutalne i okropne. Były z tego ostre dymy, ludzie z Polski, jak i spoza naszego kraju nagrywali na ten temat filmy, a YouTube długo, długo później od niechcenia zajął się problemem i teraz zasadniczo on już nie występuje. Jak piszesz kropkę, to nie natrafisz na nic, co mogłoby zryć ci beret. Sam w tym filmie określiłem to mianem mrocznej strony YouTube i w zasadzie naprawdę tak było. Niespełna rok później internet mierzył się z całkiem podobnym problemem. Obecnie raczej się nie mierzy. Jak zawsze jestem spóźniony, ale lepiej późno niż wcale. Bowiem około 2 miesiące temu w zagranicznym internecie dość głośno było o kolejnej anomalii, w cudzysłowie, związanej z YouTube'em. Tym razem związaną bezpośrednio z linkiem, z linkami na YouTube. I pozwólcie, że szybciutko przedstawię wam tę sytuację. Jeżeli w linku dowolnego filmu na YouTube, tak, nie wpisuj tego linku w wyszukiwarkę, bo zobaczysz coś interesującego. Usuniesz H ze słowa watch, a następnie wyszukasz ten zedytowany link, wyskoczy ci to. I tak jest około 2 miesięcy temu, na przełomie czerwca i lipca, zagraniczny YouTube dosłownie huczał na ten temat, ale w Polsce nigdzie nie natrafiłem na jakikolwiek film z tym związany. Chociaż może po prostu ze sobą szukałem i ktoś już wcześniej o tym nagrał. Tylko wiecie jak jest, nie jest to w tym momencie ważne. Nazwa materiału to ciąg szóstek, natomiast nazwa kanału, na którym owy film się pojawił, to 3 szóstki. Oryginalnie. Materiał w swoim szczytowym momencie zebrał ponad 1 milion wyświetleń i generalnie była z tego naprawdę spora afera, bo nawet Markiplier odpalił 20-minutowego streama, żeby tylko pokazać, hej, 666, straszne. Aczkolwiek skąd tak naprawdę wziął się owy film? Czy skrywa pod sobą coś więcej? I czy kosmici tak naprawdę istnieją i dlaczego wstawili ten film na YouTube'a? Cóż, przekonajmy się. Co bardziej ogarnięty użytkownik internetu właśnie w tematach tego typu od razu wyhaczy, że jest to oczywisty re-upload pewnego starego, bardzo popularnego filmu na YouTube, z którego wyszła jedna z pierwszych większych creepypast w internecie. W zasadzie nie do końca re-upload całego filmu, a bardziej jego fragment, ewentualnie re-upload jego remiksu, że tak powiem. Mianowicie username 666, użytkownik 666. Jeżeli korzystałeś lub korzystałeś kiedykolwiek z internetu i interesowałaś się lub interesowałeś się creepypastami i nie znasz użytkownika 666, to coś jest nie tak. Nie no, oczywiście żartuję. Jak wspomniałem, była to jedna z pierwszych większych past w internecie. Po raz pierwszy pojawiła się ona chyba w 2006 roku, natomiast w 2008 roku na kanale autorki oryginalnej creepypasty, mianowicie na kanale Nana825763, pojawił się właśnie materiał username 666, który jest swoistym tutorialem, jak wejść na kanał użytkownika 666. W nowym filmie widzimy bardzo starą wersję YouTube'a, właśnie z 2008 roku, kiedy wszystko wyglądało strasznie kwadratowo, a przycisk subskrybuj był żółty. Jeżeli twój jest żółty lub czerwony, to zmień go na szary, mordeczko. Osoba majstruje przy linku na stronę główną YouTube'a. Po ostatnim slashu dodaje napis 666, a następnie wielokrotnie odświeża stronę, aż w końcu wraz z kolejnymi odświeżeniami strona główna YouTube'a staje się coraz bardziej
Dziwna, niecodzienna, mroczna, aż w końcu wszystko staje się jasne. Oto kanał użytkownika 666. Na owym kanale znajduje się szereg na maksa niepokojących i tragicznych filmów, a osoba po obejrzeniu kilku z nich totalnie traci kontrolę nad swoim komputerem, by koniec końców całość skraszowało czy coś. Oczywiście całość była nieprawdą, wszystko było fejkiem, było ustawione i w ogóle. Aczkolwiek ten fakt nie przeszkodził, aby ówczesny internet łyknął to i zaczął tworzyć rozmaite teorie na ten temat. Stało się to trochę nieśmiertelne, bowiem niektóre filmy powstają po dziś dzień. Sam też o tym nagrywałem kiedyś. Dobrze to pamiętam. Ale w tej sprawie nie jest to najważniejsze, bowiem materiał, który teraz pojawił się na YouTubie, który wywołał całą tę aferę, jest w rzeczywistości jednym z materiałów podobno użytkownika 666. Porównajcie sobie te dwa klipy. Co więcej, całość wychodziła na tyle daleko, iż nie musiałeś usuwać tylko i wyłącznie literki H ze słowa Watch, aby to zadziałało. Równie dobrze mógłbyś usunąć literkę C, albo zamienić miejscami H i C, a i tak dostałbyś się właśnie w to miejsce, więc od czego to zależy? Lecz mam tutaj jedno i jeszcze ważniejsze pytanie. Dlaczego kosmici przywrócili użytkownika 666 do życia i czego od nas chcieli? No dobra, żadnych kosmitów nie ma, użytkownika 666 też nie ma, a całość jest znacznie prostsza niż mogłoby się nam wydawać. Pewien gościu na YouTubie dość fajnie to wyjaśnił, więc pozwólcie, że przekażę w moim języku to, co powiedział tamten ziomek. Otóż, jeżeli patrzysz na link do jakiegokolwiek filmu na YouTube, dzieli się on na dwie części. Pierwsza to zwykły URL, czyli youtube.com/watch, natomiast druga część linku to swoiste zapytanie do wyszukiwania i składa się ona z ciągu liter, cyfr i tak dalej, poprzeconych pytajnikiem, literką V, a także znakiem równości. W każdym linku YouTube Watch wygląda dokładnie tak samo. Liczy się tutaj drugi człon linku, który zawsze prowadzić będzie cię w inne miejsce. Jednakże istnieje jeszcze jeden typ linków, mianowicie linki prowadzące bezpośrednio do kanałów na YouTube. Czasami również składają się one z dwóch członów, mianowicie YouTube.com, a także znowu ciągu liter i cyfr, lecz niekiedy są również linki dedykowane, gdzie znajduje się wprost nazwa kanału. A link, o którym mowa, z którego usuwasz H i on właśnie prowadzi do tego niepokojącego filmu, to youtube.com/watc. Dokładniej watc. Powiedzmy, że algorytm odpowiedzialny za wyszukiwanie konkretnego kanału do linku, który właśnie wpisaliśmy, interpretuje to, jakby watc było nazwą kanału. Przykładowo youtube.com/channel/mondarix może dać ci mój kanał. I tutaj kryje się najlepsza rzecz, bowiem ziomek, który jest odpowiedzialny za ten materiał, jakimś sposobem zamienił link prowadzący do kanału WATC na link prowadzący bezpośrednio do tego filmu. Co więcej, w polecanych kanałach kanału 666 znajduje się kanał Iluomo. W zasadzie jest dość sporo tych kanałów, aczkolwiek krócej mówiąc jest to kanał, na którym znajduje się materiał Job Was Here, który liczył sobie ponad 1 000 000 wyświetleń i w skrócie jest to film, który najlepiej opisuje jego opis. Wow, no to zdanie miało naprawdę sporo sensu. Ale naprawdę, ono miało sens. Bowiem w opisie owy materiał został opisany w następujący sposób. Tak, twój nauczyciel jest głupi i nie potrafi wkleić linku. Krócej mówiąc, z całą pewnością niejednokrotnie w życiu mieliście taką głupią sytuację, kiedy siedzicie sobie na lekcji, a wasz nauczyciel zamiast skopiować i wkleić link, po prostu go przepisuje. Aż mi się przypomniało, w podstawówce była taka akcja, że nauczycielka kazała nam przepisać link do zeszytu, a następnie przepisać go do telefonu. I przez kilka minut dyktowała nam znak po znaku cały link. Krócej mówiąc, cały żart polega na tym, że kiedy twój nauczyciel przepisuje link w wyszukiwarce i pieprznie się w jednej literce albo w kilku literkach, to trafi na adres URL prowadzący bezpośrednio do tego filmu. I mamy tutaj taką samą sytuację, jak właśnie z filmem 666666. W takim razie, jak widzicie, całość jest tylko i wyłącznie internetowym trollem stworzonym przez ziomka, który bardzo dobrze się na tym wszystkim zna. No ale teraz już tego nie ma, bowiem jeżeli spróbujesz to zrobić, to nic nie wyskoczy, bo strona jest niedostępna. Ziomek jakby wyparował. I w sumie czy to dobrze, czy to źle, nie wiem. Z jednej strony całkiem fajny troll, bardzo ładnie udało mu się strollować część internetu, ale z drugiej jakaś młodsza osoba może pomylić się we wpisywaniu linku, czy coś. I w takowej sytuacji może natrafić na coś bardzo mrocznego, co może zryć jej beret i bardzo mocno taką osobę wystraszyć. Ale całe szczęście nie jest to nawet w połowie aż tak złe, jak to, co znajdowało się na tej platformie po wpisaniu tej jednej małej kropki. Ale YouTube to zbanował, więc
jesteśmy chyba wszyscy szczęśliwi z tego powodu. Tymczasem, moi drodzy, wielkie dzięki za oglądanie. Zostawcie tutaj suba, kciuka w górę, a także wpadajcie do mojego TikToka, Instagrama i całą resztę linki macie w opisie. A tymczasem my słyszymy się w kolejnych filmach. New Rick.